początku myśleliśmy, że z felgi nie mogli odkręcić i wycięli cały środek. Ale jak się później na spokojnie w domu okazało, jest to felga, która się składała z dwóch takich kawałków. I tak samo była to do SDKF Z7. Tak zwana składana felga. Mniej więcej na takiej głębokości, o, z 80 cm, prawie metr, byśmy sygnał na takie coś. Dalej miejsce mechaniki. A jest to mała, jakaś taka specyficzna gaśnica chyba pojazdowa. Pewnie nie jestem. Może po wyczyszczeniu wyjdzie na obudowie jakaś tabliczka, coś takiego. Tu widzimy jakby jakiś mosiąc. Jest chyba, żeby odkręcić ją i może napełnić coś takiego. No nic to nie ma, ten chrom. Tu też chrom widzimy ładny. Z pokrętło. Tu mamy z głębokości przybornik do Mausera. Taki oto trafiliśmy śmietnik. Bardzo dużo roboty. No i szczerze powiedziawszy, chyba nie było warto. Tu mamy jakąś niwę. Za pół marki można było ją kupić z Poznania POS-em. Stalowy dzwonek rowerowy. Może coś wyjdzie po autolizie, ale jeśli nawet, to może być zwykłe. W sumie najciekawsza buteleczka, jaka wyszła. Taka ciekawsza. Dziwna. Jakiś perfum zapewne. Taka jakaś. Dzbanuszek z resztkami chyba smalca. Smalcu w środku. No ale kamionkowy, no ale niestety nic nie ma. Tak, jeszcze jakaś czysta buteleczka. Były portfele, no ale puste były. Prawdopodobnie ktoś już kiedyś mnie ubiegł. W sumie z ciekawszych to wyszła tylko spinka z dwoma koniami. Mam osiężne haczyki z tyłu. Nawet ładna w sumie. Jakiś taki spory słój nam wpadł. Ale co ciekawe, ma niemieckie napisy na dole. Nie wiem, czy będzie widać. A była to harmonika z drewienkiem. Śmietnik. Trochę niestety malutkich buteleczek nam wypadało, ale większość to czyścioch. O, tutaj jakaś anker. Tu się nawet karteczka zachowała. Jakiś tył od zegarka. Takie coś. Scyzoryk z rogu. W sumie z ciekawszych to taki ptaszek nam jakiś wpadł. Czy to nawet mewa była? Tego nie wiemy. Taki dziób ma dziwny. Cynk. Jakiś WHW. I w sumie mamy to fajne. Kiptaca z miejscem na zapałki.
Trochę, że tak powiem, paranoja. Jak widać, już się ściemniło. Przyjechaliśmy. Włączę lepsze światło, żeby lepiej trochę było widać. O, taka ziemianka. Ostatnio tutaj złom od SDKSZ-u wkopałem. Niepewny sygnał, o tutaj. Ziemiance. Kopiemy się, zwiększał. No co, myślałem, że będzie jakaś mechanika tam na dnie. No ale wyskoczyło coś lepszego. Tylko teraz jest pytanie, żeby była wybita. Mamy jajeczko. Widać, że też ją tutaj dziobnęłem. No ale nie za mocno na szczęście. I już widzę, że jest wybita. Fajnie. O kurde, fajna blacha. Już widzę, że tam jest napisy Grenz, czyli jest ochrona przygraniczna. A nie, no jest piękna blacha, słuchajcie. Danzig Westprausen. No jest śliczna blacha. I ładne jajko. Tym razem coś takiego dziwnego kopnęliśmy. O, tu mamy zakończenie tego metalowym obkuciem. To nam sygnał dawało. Oraz na samym czubku był taki szpikulec. To nam też sygnał dawało. Tylko teraz pytanie, co to było? Barwy wskazywały mi, że może tutaj siedzieli ci celnicy. Co wyszła nam blacha. Mieliśmy kolejny cichy sygnał. No ale takie coś mamy. Tu ma charakterystyczne takie podejście. Już czuję, że tam jest taki rączka wajcha taka. A jest to prawdopodobnie jedna noga rozkładana od namiotu albo coś w ten deseń. Dokładnie nie wiem, co to było, ale montaż anteny jakiś do pojazda, coś takiego. Głęboko idzie, nie wyjmę tego, trzeba powiększyć dołek. Wyjęliśmy to, ale niestety nam pękło. W sumie sensownego tylko ten zatrzask jest, co się na początku do niego dokopaliśmy. Długa noga była, pewnie namiot, celta, coś w ten deseń. Niedaleko pierwszego pałąka mieliśmy drugi sygnał i wyszedł nam drugi pałąk, niestety też urwany. Ale za to, jak widzimy, ten zaczep ma naprawdę dużo farby piaskowej. Duży kawał stali, już go wyjęliśmy i trochę oczyściliśmy. Jest to prawdopodobnie część jakiegoś zawieszenia. Znaczy jakiegoś. No, graty cały czas mi tu wychodzą od siódemki. Także myślę, że to będzie też siódemka. Ach, ciężkie.
Teraz zostaje tylko jedna kwestia. Jak ja mam to do auta przytarkać? Dojęliśmy to coś, co tam jeszcze nam piszczało. Takie jakieś coś to było. Dziwo. Chyba jakiś hak z okręgiem. Może coś do gąsienic. Wybijania, zakładania. Może tym końcem się łapało na zerwaną gąsienicę i za to się chwytało i się ciągnęło. No, taka szybka wizja. Nie wiem, w domu będziemy, zobaczymy. Już to. No i niestety, to by było na tyle. Jak nam się prezentuje ta mała gaśnica w kwasie szczelinowym. Przeładna kalka. Auto total. Z tyłu ktoś sobie farbką naniósł jakieś. Numer chyba. Tu jest jeszcze ciekawostka. Tak samo ktoś mazakiem napisał. Dokładne daty są napełniania. No już ciężko widoczne. 23, tam jest chyba i 25. 11. 4-3 i 4-4. Szczerze to nawet nie myślałem, że tyle farby wyjdzie. Auto total. Ostatnim czasem kupaliśmy trochę śmietników, mało bogatych. Jeśli dobrze pamiętacie, to wyjąłem taki część dzwonka rowerowego stalowego. Tu po szybkim wyczyszczeniu szczotą na wiertarce wyszło nam, że jednak stalowe też miały napisy i one się co niektóre zachowują. Tu mamy coś. Lewszyński. Chyba Marks.